Dzień dobry, moje imię się Kolorowe, witam was w kolejnej pierwszej reakcji. Na, słuchajcie, teraz propozycja, ponieważ naprawdę niewiele jest tych propozycji niemuzycznych, jest to propozycja od Huntera. Poke Awesome. Just a Pokemon Battle, to jest pierwsza część, a będziemy oglądać dwie. Ponoć parodia i komedia związana z Pokemonami i jest ponoć bardzo śmieszna. Czy jest? To się okaże. Lecimy. Tak. Ciekawe, czy nam się Hunterowi pomór udzieli, czy nie? No zobaczymy, znaczy ja jestem nastawiony bardzo pozytywnie i że będzie to zabawne, także przetestujmy. Mamy, tak jak mówiłem, dwie części, więc zobaczmy, o co w tym w ogóle tutaj kaman. Już jest dobrze. Alright, Pikachu, I choose you, go! Pikachu! Pikachu, use Thunderbolt! Pika P, Pika! Venusaur, oh no, counterattack with whatever you feel like, man. Wait, hold on, what? I mean, Venusaur with a question mark. Yeah, I don't know, whatever. Dude, come on, man. Fuck. I mean, Venusaur. I don't know what my fucking attacks are, dude. You're the one who keeps track of that shit. I just fucking take the hits for you. Pikachu, use a thunder smash! Pikachu! Ow, fuck. Oh, God. Man, this is... I mean, Venusaur! Look, I don't care what you fucking do. I don't even know what... Just say fucking solar beam. I mean, Venusaur. Whatever, do the solar beam. Yeah, okay, thanks. Venusaur! Pikachu, while he's charging his thunder smash, use your bolt of lightning! Pikachu! Ow! Okay, am I gonna do the thunder? Wait, I don't even need your permission for this one. I mean, Venusaur. Bam! Oh, God, my fucking knee! That's my... Znaczy, to jest ten typ humoru tak durny, że jest aż śmieszny po prostu, nie? Damn it! Shit! Wiesz, z czym mi się to kojarzy? To jest zresztą chyba z jedną z... Elder Scrollsów chyba, nie? Z tym kolanem, jak się nie mylę, czy nie? Czy to... Znaczy nie, to, że dostał strzałą w kolano, to jest w ogóle... to jest powiedzenie po nordycku, że wyszedł, znaczy wziął ślub. To jest, dostał strzałą w kolano, to jest inaczej, że wziął ślub, no, że znalazł kobietę, dlatego no, się skończyły przygody. Natomiast też jedna z waszych propozycji tutaj, które padały dosyć często, nie muzyczna, co za co dziękuję, ale ziomek RBK, no znam niestety wszystkie odcinki, chociaż mógłbym poudawać, bo uwielbiam po prostu ziomka RBK i właśnie on tam też, my trenujemy na metalowych słupkach, tak? O ja, zajebiście! Uc, napierdala w ten słupek i patrzę, dobra, chłopaki, muszę lecieć na trening, wychodzi za rugi, kurwa, niego zajebana, pierdolona! To właśnie strasznie mi się skojarzyło z tą sceną. Dobra, lecimy dalej. Oh, man! Why didn't you evolve me, you asshole? Because I love you, Pikachu! You want me to lose? Dlaczego mnie nie wolowałeś? Christ! All you feed me is puffins! I need nourishment! Tauros meat or something! We don't kill Pokemon! We do! We do it for you, you fucking assholes! God damn it! Look, man, I'm really sorry about fuck this. Fuck you, man! You suck! Ty, czekaj, stupid bo można... evolved prick! What do you even do? Można to sobie przetłumaczyć. You just a plant? Nie, na perski, kuźwa! All your fucking fault! Nie na perski, tylko kuźwa. No i teraz nie mogę przestać, czy kich... No, na pewno mi to jakby co wy po polsku, po persku... Dobra, wiesz co, to nie jest długie, więc polecimy to sobie jeszcze raz po prostu z napisami, bo też będzie prościej dla... Pikachu, I choose you, go! Pikachu! Pikachu, use Thunderbolt! Pika P, Pika! Venusaur, oh no, counterattack with whatever you feel like, man. Counterattack. Wait, hold on, what? Venusaur with a question mark. Yeah, I don't know, whatever. Dude, come on, man. Fuck. I mean, Venusaur. I don't know what my fucking attacks are, dude. You're the one who keeps track of that shit. I just fucking take the hits for you. Pikachu, use a thunder smash!
Pikachu! Śmieciowy Pikachu! Tłumaczy, nie jest jeszcze śmieszniejsze. I mean, Venusaur! Look, I don't care what you fucking do. I don't even know... Just say fucking solar beam. Nie, dobra, to tłumaczenie jest dramatyczne po prostu. Ja wiem, to trochę poszarpany odcinek, ale lecimy po prostu. We don't kill Pokemon! We do! All you feed me is puffins! I need nourishment! Horse meat or something! We don't kill Pokemon! We do! We do it for you, you fucking assholes! God damn it! Look, man, I'm really sorry about fuck this. Fuck you, man! Stupid evolved prick! What are you gonna do? You just a plant? Shut up, man! Oh, your fucking fault. Hey, I didn't even. You were the one who was all, oh, I gotta do an attack! You could have just walked away! But you didn't, you prick! So fuck you, you dumbass! My knee! Rany koguta. Znaczy nie, to jest najbardziej nieogarnięty odcinek w ogóle ze wszystkich pierwszych reakcji. Trudno, od czasu do czasu tak też musi być. To jest tak głupie, że aż śmieszne, ale jeszcze śmieszniejsze jest tłumaczenie po prostu. Niektóre są... O rany, dobra, przejdźmy do tej drugiej części w takim razie. Poke Awesome 2 Getting a Gym Badge. No dobra. Onyx, Rock Slide. Czekaj. Właśnie, perskie napisy. Napisy po persku trzeba odpalić. Tak jest. Jest automatycznie przy... Tak, Onyx Rock Slide, dobra. Pikachu! Ouch! Jeez! Oh no, Pikachu! It looks like your Pikachu is no match for my Onyx. You're gonna need some serious training to Wiesz co, wolę ich słuchać niż czytać te napisy, bo one jeszcze bardziej wprowadzają w błąd niż... Właśnie tak słucham, oni co innego gadają, co innego tłumaczy, co jest, nie? Feed me. What would you? Oh no, the power's gone out. My fridge, it has milk and eggs in it. Pikachu, now's the time to prove yourself. Use a thunderbolt, man. Pikachu! Oh, wow. Hey, Matt, you know what? Here, you've proved your resourcefulness and kindness or whatever. As the Pewter City Gym Leader, I present you the Pewter City Gym Badge. Wow, thanks! I'll cherish it always! Wow, that's great, man. You know, it's really nice to see that there are some kids that still appreciate the... What are you doing? Oh, well, I'm pinning my badge to my jacket so that everyone can see that I defeated the Pewter City Gym Leader! Oh, God. You know, you have a carrying case for those... I mean, here, take mine. I've got an extra one. No, I want to display it out in the open so that everyone knows that I defeated you. Well, come on. You didn't really defeat me, I mean. But what about proving my resourcefulness and kindness and... Yeah, I know that. Well, okay, well, I'll see you later. Oh, I tak, przed pierwszą faktycznie walką o, wiesz, o badge'a, to i tak każdy leci jednym Pokemonem, maksuje go i nie ma znaczenia, czy masz startować przeciwko wodnemu, czy innemu. Jedziesz po prostu, czym leci. Potem się robią schodki. Hey, how was work, babe? I don't know if I made the right choice today, you know? Well, I'll prove to you that you make the right choices. Sorry, babe, I'm not in the mood right now. I got a lot on my mind. Fine. Koniec? A nie, już myślałem, że to tak... Dźwięki. What the fuck? Defeat it now, bitch! Oh. No dobra, końcówka była warta, żeby poczekać. Defeat it now, bitch! Teraz gość też nie pokonał, tak. No dobra. Tak. Jakieś wnioski po tym filmiku? Znaczy po tych dwóch filmikach? Po
patrząc na tego, który wygrał, na jego gabaryty, jeszcze mam szansę. Nie powinienem był pić w tym momencie. To był głupi pomysł. Jeszcze mogę kogoś pokonać jednak. I tym optymistycznym akcentem zakończymy tą pierwszą reakcję. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I o pokonywanie przeciwników. I o pokonanie przeciwników i suk. Na następnego. Trzymajcie się. Cześć.